Kurde, trafił. Wiedziałem, że jest za tą ścianą, lol. Byłem pewny, że... Jeżeli chcecie, abym zareagował na swoje pierwsze gry w pierwszym sezonie oraz w drugim, to koniecznie w tym momencie zostawcie lajka. Jak dobijemy tutaj dużo lajków, to nagram taki odcinek. Witam serdecznie, dzisiaj troszeczkę nietypowy odcinek, ponieważ po pierwsze jest kamerka, po drugie robię coś, czego kompletnie nie robiłem, czyli reagowanie na filmy. Powiem szczerze, że nie wiem, czy chcę to oglądać, ale tak, dzisiaj będziemy reagować na moje stare filmy i mój pierwszy film, dosłownie pierwszy film na kanale, już mam. 1 luty 2018! Przypominam tylko raz jeszcze, że jeżeli chcecie, abym nagrał kolejny odcinek, gdzie reaguję na swoje pierwsze gry w drugim, w pierwszym i tak dalej sezonie, to zostawcie w tym momencie łapkę w górę oraz subskrypcję tam na dole. Gdzieś tam jest, nie wiem gdzie. Wiecie co, zanim odpalę ten filmik, poczytam sobie komentarze, bo naprawdę bardzo mnie to interesuje. Zapytacie, czemu nagrywam taki odcinek? Powiem wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo lubię wracać do moich starych filmów oraz live'ów, ponieważ jest to dla mnie mega fajna sprawa, bardzo dobrze wspominam tamte czasy i czemu by tego nie zrobić z wami po prostu. Mamy tutaj tak, 667 lajków. Zobaczmy, co mamy w komentarzach, zanim odpalimy filmik. O, tutaj w sumie większość osób jest z tego, co widzę, no, z ostatnich czasów, a nie z czasów, kiedy zaczynałem. To 2019! Kto przyszedł powspominać te stare chwile? Tu ktoś nawet napisał swój nick, o nie, łapka w dupę. Nie, no żartuję, spokojnie, spokojnie. No, tak więc tutaj jest raczej dużo... O, co to tu jest? Bardzo przydatny materiał, jestem pewien, że pomoże wielu osobom. Ciekawy pomysł, przyjemny głos i świetny montaż, żeby więcej takich materiałów. Życzę szybkiego rozwoju i wielu sukcesów. 5 miesięcy temu! Bardzo przydatny materiał, jestem pewien, że pomoże wielu osobom. Ciekawy pomysł, przyjemny głos i świetny montaż, aby więcej takich filmów, materiałów. Życzę do szybkiego rozwoju i wielu sukcesów. Ernest i Nexe. Okej. Okay. O, tu jeszcze drugi kanał Nexe jest w ogóle i to samo. Dobra, coś musiało się wtedy stać dziwnego, że tak napisali, ale okej. Okay. Słuchajcie, pierwszy komentarz, jaki dostałem kiedykolwiek na tym kanale, to jest spoko filmik, napisałem. Dzięki! No, ogólnie tutaj dużo osób chwaliło, ale powiem tak, boję się ten film odpalać, ale tak jak mówiłem, odpalamy. Uwaga! Hej, witajcie, ja jestem Holm i dzisiaj zaprezentuję... Oh shit! Czemu się witałem hej, witajcie? Nie witałem się cześć, witajcie, tylko się witałem hej, witajcie. Prezentuję wam 7 ukrytych miejsc na mapie Fortnite w trybie gry Battle Royale. W pierwszym domku od lewej z... Muszę przerwać! Słuchajcie, słyszycie co leci w tle? W tle, dosłownie, w tle leciała ta muzyka! Cat Orchestra! Leciały koty, które szły z orkiestrą! To jest dokładnie to samo! Czemu dałem to do filmu? Nie mam pojęcia, ale całkiem chyba spoko to brzmiało. Zielonym dachem, po otworzeniu drzwi możemy zauważyć szafę. O cholera, jaki ze mnie odkrywca! Szafę rozwaliłem, a tu przejście. Nie wiem, czy słyszycie, ale jakoś tak się zawsze jakby starałem mówić tak bardziej poważnie na tych filmach. Nie wiem czemu, tak po prostu mówiłem. Tajemne przejście. Wystarczy, że ją zniszczymy i naszym oczom ukaże się przejście do podziemnego pomieszczenia, w którym możemy znaleźć od 2 do 3 skrzynek i dodatkowo oczywiście jakieś luźno leżące w bronie. Muszę cofnąć. Słuchajcie, co tu jest. Słuchajcie, co tu było. Od 2 do 3 skrzynek i dodatkowo oczywiście jakieś luźno leżące w bronie. Luźno leżące w bronie. Wiecie, czemu tak powiedziałem ciszej? Pamiętam to dokładnie, Boże Święty. Ja wtedy wracałem z roboty, dosłownie 22-23. I siedziałem w pokoju i szeptałem, nagrywając odcinki. Słuchajcie, ja po prostu szeptałem, nagrywając odcinki. I słyszałem, że ojciec po prostu za drzwiami. Jak kończyłem dogrywać tą kwestię, to akurat powiedziałem bronie. Tak żeby, wiecie, żeby nie usłyszał, coraz ciszej, ja pierdzielę. Przewinę sobie troszeczkę. Jaskinia. Tuż przy najbardziej znienawidzonym przeze mnie miejscu. Akry Anarchii! Małą jaskinię zabitą deskami. O cholera! W środku niej skarb. Polecam wszystkim, którzy chcieliby coś zebrać, zamiast pakować się w centrum farmy na otwartą przestrzeń. Pewnie, że tak. Czemu nie? Tylko problem jest taki, że tam zazwyczaj tej skrzynki nie było, więc trochę was oskamowałem. Metalowa lama. Metalowa lama, patrzcie, jakie napisy w ogóle wleciały. Ej, jakby, ja wiem, co w tym filmie jest. To już jakby, no to są zwykłe po prostu ukryte miejscówki na mapie i tak dalej. Ale powiem szczerze, że ten film nie jest taki zły. Tu jest zrobione audio, to audio jest zrobione źle, ale jest zrobione, przynajmniej coś tam się postarałem wtedy. Co prawda jest ten film szeptany, ale wydaje mi się, że nie ma chyba takiego cringe'u. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, bo wydaje mi się, że nie ma takiej tragedii. Swoją drogą, tu jest niesamowicie dziwna akcja, patrzcie. Specjalnie przedłużyłem tutaj odcinek, ponieważ zabiłem jedną osobę i uważałem się wtedy za prosa za tą akcję. Patrzcie, tutaj kolejna osoba idzie. O, kolejna osoba idzie i specjalnie przedłużyłem odcinek, żeby tylko i wyłącznie go tutaj w tym momencie zabić, bo go zdjąłem dosłownie na strzała.
Człowiek pompa wtedy też istniał. Ej, tak no scam, pierwszy film za nami i uważam, że nie był wcale jakiś mega zły. Ten już ma troszeczkę mniej wyświetleń. 5 szybkich ciekawostek Fortnite Battle Royale. Okej, ma 185 lajków, więc o wiele mniej niż tamten. I zobaczmy sobie komentarze, tutaj jest tylko 16 komentarzy. Holm to generalnie kozackie filmy robi, no i też raz tego gnoma znalazłem. Aha, czyli to się pewnie o gnomie, no już sam nie pamiętam nawet. Hej, witajcie, ja jestem... No i znowu hej, witajcie! Czemu hej, witajcie, się witałem? Czyli witajcie, lepsze jest. Holm i zapraszam was do obejrzenia 5 ciekawostek w grze Fortnite Battle Royale. Dawaj. Czy wiedzieliście, że niszcząc hydrant, na przykład strzelając w niego, zacznie lecieć strumień wody, który podbije nas w bardzo podobny sposób co opony? Ciekawa sprawa. Ciekawa, bardzo. Nie wiedziałem. Nie mam pojęcia. Dzięki, Holm, za uświadomienie mnie. Ale tak no scam, to była wtedy dobra ciekawostka. Wtedy mało osób o tym wiedziało i ten film również jest jak dla mnie dobrze zrobiony, jak na tamte czasy. Na mapie Fortnite mamy dużo boisk, czy to do kosza, boiska, czy do oczywiście. Nożnej, tutaj ciekawostka, nie potrafiłem w bramkę trafić, to nie jest to, że grałem po prostu, oczywiście, żeby... Oczywiście nasz wynik zostanie zapisany na tablicy. O, to nie jest to, że grałem dłużej, żeby odcinek był dłuższy, po prostu nie potrafiłem strzelić w bramkę, okej? Okay? Trzecia ciekawostka, co tutaj wpakowałem do trzeciej ciekawostki, nie podstawowy pamiętam. Podstawowy błąd początkowych graczy. O nie! Używając tego sposobu możemy znaleźć się w żądanym miejscu o wiele szybciej niż nasz przeciwnik, który o tym nie wie. Na przykład lądując na dachu na początku rundy. Ja się wytłumaczę, okej? Okay? Bo to rzeczywiście... O Jezu, walnąłem mikrofon. To rzeczywiście jest teraz głupie, ale w pierwszym sezonie, czy drugim, naprawdę ludzie nie mieli pojęcia, że to można tak strzelać. Okej? Okay? Strzelać, uderzać w te kółka i bili po prostu w ścianę, więc proszę, to była dobra ciekawostka wtedy. Dzięki serdecznie za obejrzenie tych 5 szybkich ciekawostek o Fortnite. Dzięki. Mam ich więcej, więc pamiętajcie o ocenie. Nieprawda, nie miałem ich więcej. 5 przydatnych wskazówek dla początkujących. Fortnite Battle Royale, ten film jest na prywatnym, nie bez powodu. Zaraz pierwsza wskazówka, którą usłyszycie, uświadomi wam, dlaczego dałem go na prywatny. Hej, witajcie, ja jestem... No czemu hej? Polen, daj spokój. Dzisiaj przedstawię wam 5 przydatnych wskazówek dla... Ale patrzcie, jakiś napis tam wleciał, całkiem spoko to wygląda w sumie, tylko rozmazanie jest okropne, bo to jest w ogóle jakieś... matko, jakieś takie rozjechane do góry. Unikaj walki. Tak, właśnie przez tą wskazówkę dałem ten film na prywatny. Do widzenia, idziemy dalej. Unikaj walki, jesteś lepszy, nie bij się z nikim i siedź nadal na tym samym poziomie, żeby być nadal słabym. Dobrze, Holm, powiedziałeś. Tak, oczywiście, panie noob. Tu jest kolejny film, który jest swoją drogą na prywatnym. Nie wiem czemu, tego akurat filmu wam nie powiem, czemu jest na prywatnym. Ma 146 lajków, bardzo w sumie mało. No i co? Hej, witajcie, ja jestem Holm i... Co ja miałem z tym hej, witajcie? Kiedy ja zacznę się cześć, witajcie, witać? Zapraszam was do obejrzenia filmu z nowymi lokalizacjami na mapie Fortnite w trzecim sezonie. A no tak, to był trzeci sezon i wtedy nowe lokalizacje, takie jak Lama, z tego co pamiętam była, jakiś krab chyba i tak dalej. Patrzcie, mokre moczary stare, a nie to co teraz jest. Kiedyś to było. Lama, nawet ją przypomina, ale uważajcie, bo obok niestety mamy znak z zakazem tańcowania, przez co jeden z graczy koniecznie chciał mnie pokarać za złamanie zasad. O tak, tutaj pamiętam. Jakiś astronauta, to był astronauta, dokładnie. Przybiegł do mnie astronauta i patrzcie, ja go spałowałem. Wtedy się biło jeszcze oczywiście po 10. W środku niej możemy znaleźć bardzo fajny item. Patrzcie, patrzcie, ja go spałuję. Wtedy się biło po 10, koleś miał w ogóle snajpę, a ja go spałowałem. Nie no, podsumowując sobie, w sobie nic takiego nie ma, bo wtedy gwiazdki były jakieś nowe, były lis, był krab, była lama. Nic ciekawego raczej. O matko, i tutaj film, z którego jestem po prostu dumny, słuchajcie. Pojazdy Fortnite. Wszyscy się śmieli ze mnie wtedy, że Holm, ty głupi cwelu, nie będzie w pojazdów Fortnite, Fortnite się nie nadaje na pojazdy. Mamy w tym momencie, już mieliśmy chyba z milion pojazdów. Patrzcie, ja już 26 lutego wiedziałem, że będą pojazdy. Ostatnimi czasy weszła aktualizacja dodająca hoverboarda, czy też deskolotkę, czyli tak, deskę, na którym... Do ratowania świata wtedy pamiętam, że ona weszła, nie można do Battle Royale. Jeździć. Prawdą jest, że jest to trailer, który prezentuje ją w trybie ratowania świata, dokładnie, a nie w Battle Royale, dokładnie. Co nie znaczy, że nie może ona być przeniesiona również do drugiego trybu. Wiecie, proszę, że bardzo. Nie, ale na przykład taki minigun początkowo również był tylko i wyłącznie w ratowaniu świata, a teraz co? Okej, tutaj ogólnie moja teoria była taka, że będzie raczej z rzutu wypadać item, który będziemy mieli tutaj w ekwipunku i będziemy mogli go rzucać, ale po prostu one sobie leżą, więc też spoko, ale sprawdziło się, pojazdy Fortnite, wszyscy mnie wyśmiewali, że Fortnite nie nadaje się na pojazdy, a tu proszę bardzo, jest. Ten film mogę chyba śmiało nazwać pewną legendą na moim kanale, ponieważ jest to pierwszy film, który zaczął zdobywać mega dużą popularność. Wrzucając ten film miałem około 4000 subów czy coś w tym stylu i patrzcie ile to ma tysięcy. Dosłownie dzień w dzień, ja tylko odświeżałem stronę, odświeżałem subskrypcję i ciągle coś przychodziło. Siedziałem wtedy tak nabuzowany, że o Jezus, 100 nowych wyświetleń, tak cały czas to naprawdę się odświeżało, więc mega, ale to mega ten film wtedy mi wszedł po prostu. 8 marca 2018 roku. Ale ja przesadzałem z tym w ogóle voice masteringiem, teraz w ogóle na przykład nie przerabiam audio, teraz mam czyste audio.
bez żadnych przeróbek, a wtedy to ja w ogóle, co ja zrobiłem wtedy ze sobą? Na stronie Epic Games dostaliśmy nową, oficjalną wiadomość dotyczącą Fortnite'a. Jak wiadomo, w Fortnite'a możemy pograć na PC-tach oraz konsolach takich jak PS4 czy też Xbox One, ale to już tylko kwestia czasu. Dokładnie to pamiętam. Boże, ale był hype na Fortnite'a na telefon, a potem się okazało, że jest shitem. Słuchajcie, mówcie mi człowiek prorok, naprawdę. Kolejny film, nowa pustynna mapa. Okej, w Battle Royale do dzisiaj nie ma pustynnej mapy, ale słuchajcie, ten odcinek był nagrany dosłownie 3 dni, bez żadnych przecieków. Był nagrany około 3 dni przed tym, jak dodali pustynną mapę do ratowania świata. Bo ja to nawet napisałem, zanim zhejtujecie, że mapa wyszła na ratowanie świata, to zerknijcie na datę wrzucania materiału. Teoria ta wyszła parę dni wcześniej od informacji dotyczącej nowej mapy w ratowaniu świata, więc można powiedzieć, że się trochę sprawdziła. Dokładnie! Słuchajcie, tutaj przewinę jakby, bo tutaj wiadomo, zwykła teoria. Jak chcecie, to sobie oczywiście możecie wbić na kanał, zobaczyć całość. Tutaj, ten moment mnie najbardziej rozbawił. Patrzcie, wkleiłem mapę Battle Royale plus mapę PUBG'a i po prostu nałożyłem w Photoshopie na siebie. Tutaj widać Loot Lake nawet i rzeczkę. Ja pierdzielę. Muszę was za coś przeprosić. I to jest właśnie za ten film, słuchajcie, bo on zrobił 187 tysięcy wyświetleń, 3600 lajków. I jest ta teoria, która mówi o tym, że ratowanie świata będzie za darmo. Pamiętam ten film dokładnie na pamięć. Dosłownie na pamięć. Wiem, co w nim powiedziałem, więc nie będę tego puszczał. I słuchajcie, ja swoją... Takie... Zamknij się. W dobrym momencie zatrzymałem, ponieważ ja swoją teorię tutaj oparłem o to, że były kiedyś 4 pakiety, a potem są nagle 2. I co potem się okazało, że usunęli je, ponieważ były jakieś tam oszustwa. I jakby moja teoria się tutaj nie sprawdziła kompletnie. Inną sprawą jest to, że Fortnite troszeczkę oszukał, ponieważ w 2018, do końca 2018 bodajże, czy 17? 18 chyba, miało być ratowanie świata za darmo dla wszystkich, po czym nagle to usunęli. Więc troszeczkę tutaj małe oszukaństwo. W sumie to by było już na tyle dzisiaj. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie zobaczyć śmieszne momenty z pierwszego, drugiego i tak dalej sezonu, to zostawcie w tym momencie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ten filmik był typowo do powspominania, żadne tam śmieszne akcje i tak dalej. Bardzo lubię sobie czasem tak powspominać, co to, jak to kiedyś było i tak dalej. I mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał. Swoją drogą, od razu powiem, tak to są gacie. Bo nie chcę reklamować pewnej firmy, która robi beznadziejne krzesła. Tak więc to by było na tyle i do widzenia wszystkim. Elo!